Ziemia, powietrze, ogień, woda. To cztery żywioły, z których powstaje cegła. Także ta najbardziej zaawansowana technologicznie, Pustak Poroterm. Wszystkie cegielnie firmy Wienerberger łączą najnowocześniejszą technologię z wysokim poziomem dbałości o środowisko. Zobaczmy zatem, jak wytwarzane są współczesne cegły w największym zakładzie produkcji ceramiki budowlanej w Polsce, w Oleśnicy. Pierwszym etapem produkcji cegieł jest wydobycie surowców takich jak glina i piasek. To podstawowe, naturalne składniki, dzięki którym powstać może ten ze wszechmiar zdrowy i ceniony materiał budowlany. O wartości gotowego wyrobu ceramicznego w ogromnej mierze decyduje przede wszystkim jakość gliny. Pozyskane surowce transportowane są na hałdę, gdzie następuje ich wstępne mieszanie. Kolejnym etapem jest dostarczenie gliny do zasilacza, w którym jest ona mieszana z piaskiem oraz pyłem drzewnym. To właśnie dzięki drobnym trocinom materiał zwiększa swą porowatość, a po wypaleniu powstają w cegłach niezliczone maleńkie pory, wydatnie poprawiające izolacyjność cieplną. Kolejną czynnością podczas produkcji cegieł jest formowanie elementów w prasie próżniowej, znakowanie znakiem producenta oraz cięcie. To właśnie tutaj pustaki ceramiczne uzyskują swoją formę. Nadawany jest im skomplikowany kształt i układ drążeń, który znacznie wydłuża drogę ucieczki ciepła w gotowym pustaku ściennym. Uformowane pustaki Poroterm transportowane są do suszarni w celu usunięcia nadmiaru wilgoci. W następnym etapie procesu produkcyjnego pustaki trafiają do pieca tunelowego, gdzie w temperaturze 900-1000 stopni Celsjusza odbywa się proces wypalania. Pył drzewny zawarty w masie ceramicznej ulega całkowitemu spaleniu, pozostawiając po sobie mikropory powietrzne, które nadają wyrobom unikalne właściwości termoizolacyjne. Zupełnie nowatorskim rozwiązaniem jest szlifowanie powierzchni wspornych cegieł po ich wypaleniu. W ten sposób powstają pustaki Poroterm Dryfix. Dokładność szlifowania tych produktów osiągnęła niebywały poziom – 0,3 mm, dzięki czemu możliwe stało się ich murowanie na zaprawę w piance. Z pozoru niewielka modyfikacja produktu w praktyce oznacza ogromną rewolucję w murowaniu. Wszystkie etapy produkcji są w pełni zautomatyzowane oraz kontrolowane na każdym etapie produkcji. Ponadto prowadzona jest stała zakładowa kontrola gotowych wyrobów. Próbki z każdej partii produkcyjnej badane są każdorazowo w laboratorium, znajdującym się w każdym zakładzie produkcyjnym firmy Wienerberger. Gotowe wyroby układane są na paletach i foliowane. Wybierając cegły Poroterm, wybierają Państwo ekonomiczny system budowy domu wraz z produktami o najwyższym poziomie jakości. Wybór materiału na ściany jedynie w niewielkim stopniu wpływa na całkowity koszt budowy domu. Ma natomiast decydujące znaczenie dla jego jakości i bezpieczeństwa.